Tak jak sport jest wielowymiarowy, wielowartościowy, tak samo każda dyscyplina sportu niesie z sobą przesłanie, niesie z sobą to, co może być przydatne w życiu i na to kładziemy akcent. Owszem, poznajemy historię dzisiaj w ramach tej edycji tenisa ziemnego i tę światową, ale przede wszystkim polską. Jest to sport może niszowy, ale ważny w realiach naszego kraju. Mamy Igę Świątek, mamy Hurkacza, mieliśmy Agnieszkę Radwańską, był Wojciech Fibak i jeszcze inne postacie bardzo rozpoznawalne w świecie sportu. Ale nie o to chodzi, żeby uczniowie mieli tylko wiedzę. Zależy mi na tym, żeby przekuwać tę wiedzę w wartości, a te wartości wykorzystywać w życiu, bo taki sport jest. Owszem, zderzamy się z taką ścianą negatywnych informacji o sporcie, nadużyć. Dlatego tym bardziej potrzeba takich olimpiad i zdobywania wiedzy o wartościach tkwiących w sporcie. Po raz pierwszy brałeś udział w tej olimpiadzie, a jeśli tak, to jakie były twoje wrażenia? Tak, po raz pierwszy. Na początku troszkę się stresowałam, ale przyznam, że bardzo mi się przyjemnie pisało sam test. Ucząc się na niego bardzo dużo się dowiedziałam i w sumie samego pisania było bardzo przyjemne. Jak się przygotowywałaś? To jest taka tematyka, która tobie jest bliska, czy wręcz odwrotnie? Było to coś dla ciebie zupełnie nowego? Było to dla mnie coś zupełnie nowego, ponieważ ja ogólnie sportem się wcześniej nie interesowałam, ale potem nasz pan z wychowania fizycznego powiedział, że jest możliwość brania udziału w tym. Więc bardzo się w tym zainteresowałam, więc przygotowując się do tego testu dość dużo czytałam o różnych dziedzinach, tam patrzyłam na jakieś źródła i jeżeli mam być szczera, to się bardzo tym zainteresowałam. Najbardziej mnie zainteresowało to, ile kobiet brało udział i w sumie od jak późnego momentu brało udział w samych rozgrywkach tenisa ziemnego. Bardzo się zainteresowałam siostrami Wenus i Sireną, tak. Nasz polski tenisowy talent, Janek Chłodnicki, też na Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w sporcie, ale jako gość. Jak się okazuje, dużo młodych, no to właściwie takich twoich kolegów prawie, że sporo wie o tenisie, a przecież to nie jest taka dyscyplina sportu bardzo popularna jak piłka nożna. Czemu ty wybrałeś tenis, a nie chociażby piłkę? To tenis to zaczęło się tak, że jak byłem mały, to mama i tata mieli rakiety, bo oni grają amatorsko i po prostu zacząłem odbijać, jak miałem gdzieś półtora roku, coś takiego. Na początku zacząłem trenować w Zawadzie z takim trenerem, panem Mirkiem, a potem w Opolu trenowałem i potem już poza Opolem od wieku 14-15 lat. Tenis jest niezwykle trudnym sportem wbrew pozorom. Ile czasu potrzebujesz na to, żeby w ciągu tygodnia rzeczywiście zająć się poważnie, bo już występujesz przecież w turniejach ranki IDF? Tak, z 20 godzin tygodniowo trzeba liczyć, 3-4 dziennie co najmniej. Twoje takie najcenniejsze sukcesy, które to sobie cenisz do tej pory? Na pewno wygranie pierwszego turnieju ITF w Niemczech i teraz występ na Mistrzostwach Świata drużynowych z reprezentacją Polski. Właśnie, bo wyprzedziłeś moje pytanie dotyczące reprezentacji. To też był chyba taki fajny moment w twojej karierze. Jak to wyglądało, kiedy dostajesz takie powołanie do reprezentacji? No to pierwsze powołanie dostałem już do 12 na nieoficjalne Mistrzostwa Europy w tenisie, do 12 lat, a potem dostałem do lat 16 na Mistrzostwa Europy drużynowe, zimowe. Turniej polegał na tym, że było 8 drużyn i dwie najlepsze przechodziły do finałów, które odbywały się we Francji. No i my wyszliśmy z drugiego miejsca i w finałach zajęliśmy 5. miejsce w Europie. Graliśmy z Hiszpanią, Niemcami, Słowenią i Portugalią. Jest w twoim życiu też idol tenisowy, sportowy? Moim idolem takim ze wszystkich tenisistów jest Rafa Nadal. On kończy już karierę, ale teraz tych aktualnie grających to chyba Ben Shelton. A jeśli chodzi o polskich tenisistów? To Hubert Hurkacz jest moim ulubionym. Okazuje się, że przy wartościach w sporcie mówienie o tenisie jest jak najbardziej uzasadnione, bo tenis niesie ze sobą, pani Kasiu, ogrom wartości, zwłaszcza jeżeli mówimy o momencie, kiedy pani kariera była u szczytu, a my w rzeczywistości historycznej byliśmy zupełnie gdzie indziej w naszym kraju. Oj tak, to rzeczywiście trzeba było niesamowitą mieć w sobie determinację i ta wiara, o której już mówiłam tak często i będę to podkreślać, wiara w siebie, w swoje możliwości, idziemy naprzód, może się walić, może, ale my wierzymy, idziemy naprzód. Odwaga też jest niesamowicie ważna, nie bać się podejmowania ryzyka, być cierpliwym w drodze do osiągania swoich celów, wyznaczonych celów, one nie przychodzą od razu, one po prostu, na nie trzeba zapracować, a w tej drodze spotykamy różne przeciwności, różne momenty, różne sytuacje, różnych przeciwników, różne otoczenie. Musimy to zaakceptować, że tak wygląda droga do sukcesu.